Kryminalne wydarzenie tygodnia. Właściwie nie kryminalne, ale kryminogenne, które niestety jest, będzie miało poważny wpływ na nasze życie. Nawet może i moje. Proszę Państwa, jak miłe wiadomości słyszeć o swoich rodzinnych stronach. Jak ja bardzo chciałbym, żeby Ostrowiec był miastem, które najszybciej się rozwija. Miasto, które przyciąga, gdybym tak przeczytał w mediach, że Ostrowiec Świętokrzyski, miasto, gdzie jest najwięcej przyjezdnych słoików. Warszawiacy jadą do Ostrowca, żeby znaleźć dobrze płatną pracę. Jakież miałbym powody do dumy. Czuję się Ostrowiakiem, a moje miasto robi się pozytywne w Polsce. Niestety wyczytane przeze mnie ostatnie informacje napawają mnie trwogą, ciężką, poważną trwogą, aż serce mi drży. Ostrowiecki Urząd Skarbowy jest pierwszym urzędem w Polsce, które rozpoczyna systemową kontrolę nowożeńców. Proszę Państwa, niekiedy ślub bywa przyjemny i pozytywny ekonomicznie. Mam jakieś tam doświadczenie, ale nie będę się z Państwem dzielił, bo bym Was zniechęcił. Na tym ślubie dostajemy prezenty, dostajemy pieniądze. Często nazywane są również składkami weselnymi w niektórych regionach. I do tej pory nikt nie wnikał, co dostawaliśmy, ile, a my na nową drogę życia mieliśmy lepszą katapultę. Niestety Ostrowiecki Urząd Skarbowy, który wyraźnie cierpi na brak roboty. Za dużo jest urzędników skarbowych, za mało mieszkańcy Ostrowca dostarczają ich realnych problemów, postanowił systematycznie kontrolować nowożeńców. A właściwie te prezenty, które otrzymują, bo jest to darowizna, dziadek, babcia, brat, szwagier, ojciec, matka, może nam dać. Natomiast kolega, jak da więcej niż 100 zł, no to niestety musi się podzielić z Państwem. Znaczy nie z Państwem tam oglądającym, tylko z Państwem jako organem, jako strukturą administracji. No niestety, rozpoczynają to pierwsi robić. Jak znam życie, ta zaraza rozprzestrzeni się błyskawicznie na cały kraj. Tym niemniej, mimo tej smutnej informacji, chciałbym wszystkim przyszłym nowożeńcom życzyć jak najlepiej. Znaczy, jak najwięcej pieniędzy. Czyli, żebyście dostawali jak największe składki. To nie tylko będzie dla Was, dla Państwa nowożeńców, ale to będzie dobrze dla Państwa, dla mojego Państwa, które niestety Was ograbi, ale będzie miało więcej na emerytów, emerytki i na różne inne wydatki, przez co będzie można zwiększać i tak dużą administrację państwową. Jednak się rzęcie. Dziękuję.